Rozpędź ją! Jeden z wagonów to przyspieszy. Vi, nie ma na co czekać! Rozwal sprzęt tego wagonu! Zbliżamy się, ale wciąż za wolno. Vi, strzelaj w ten cholerny sprzęg! Wszystko zgodnie z planem, szefowo. Dobra, pociąg dojeżdża. Ruszajcie.
Kurwa! Udało się! No pewnie, mówiłam ci! Jak tam, Vi? Dobrze się bawiłeś? Pewnie. Cieszę się, że nie będziesz musiał poskręcać z nami tego złomu. Dla Mitcha i Tediego jego prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna. Straciłam połączenie z kanałem Militechu. Zorientowali się, że ktoś jeszcze słucha i zmienili kody. Jak dla mnie, samą. To ja z nim pogadam. Nie, dzięki. Sama to załatwię. Kurwa pana! Co to jest? To, co widzisz. Basilisk. Widzę dwie ciężarówki z wielkim logo Militechu. Kurwa pana, widać je stąd na mile. Myślisz, że mało mamy kłopotów? Rafeni mogą zaatakować w każdej chwili. A teraz jeszcze pieprzony Militech? Zamknij się! Zamknij się w końcu, kurwa! Kurwa! Chcesz już się zawsze wysługiwać korporacjom? Proszę bardzo! W takim razie zostawmy sobie Basiliska jego pamiątkę po tym, kim kiedyś byli Alde Kaldos. Albo wiesz co? Może następnym razem, jak ktoś nas zaatakuje, będziemy mieli się jak bronić! Jak tylko skończę z biotechniką, zwołuję zebranie rodziny w twojej sprawie. Do tego czasu nie chcę tu widzieć tych ciężarów. A co z Basiliskiem? Możemy go poskładać? Rób co chcesz. Bob, Mitch, przestawcie ciężarówki na tyły obozu. Musimy je rozładować. Dobra, a co potem chcesz z nimi zrobić? Mamy. Thank you.
Thank you.
ja tu nie machisz. Thank you.